The Time Is Come śpiewał ktoś w Enigmie na pierwszym singlu, który właściwie najbardziej mi się podobał. Tam też było Mea Culpa. Wobec tego no, Mea Culpa to jakoś składanie piwa, które właśnie bulgocze przy dobrych wiatrach. Może usłyszycie. Tam jak zwykle za tymi drzwiami magicznymi, za moimi plecami. To przy dobrych wiatrach już niedługo, już za chwilę, jak piątek z Pankracem, czas zacząć, będzie opublikowane nagranie 3 albo i 4, tym razem może i 4, bo był jajcarz i takie pogawędki techniczne, bardzo ciekawe, techniczne rozprawki o recyrkulacji. Będzie degustacja imperialnego IPA z dodatkiem Hopzoil, ale to chyba nie Mike, a może i Mike. To ta starsza wersja, którą miesza się z 60% alkoholem w strzykawce 2-mililitrowej w stosunku 1:1. Więc będzie trochę nie na temat, ale będzie i trochę w temacie ważenia West Coast IPA, czyli dokładnie tego, co widzicie tutaj przed swoimi pięknymi i zgrabnymi oczyma. Muszę to poskładać. Ale też trochę mi zajmuje pisanie artykułu do nowego piwowara o nalewaniu przeciwciśnieniowym. Właściwie już skończyłem tą pracę, więc teraz będę mógł powoli, może nawet w dniu jutrzejszym, zająć się składaniem nagrania. Niechętnie to robię, powiem wam tak na marginesie, jakoś tak stanąłem na boku tego nagrania, a to nie jest GoPro, tylko DJI Osmo Action. I on gdzieś tam na, jak GoPro wycina kosztem wielkości obrazu, wycina i prostuje boki, tak DJI tego nie robi. Ale no, tak mi wyszedł bęben, że w ogóle nie jestem chętny, żeby to w ogóle upublicznić, bo ktoś naprawdę tak nie jest, ale tak wyszło. I dlatego mam może też troszeczkę opory. Kryzys wieku średniego. West Coast IPA, Cobra, 2,5 kawu. Przypominam, że pod każdym filmem z ważeniem jest, to teraz już do rzeczy, pod każdym filmem z ważeniem jest profil ważenia, czyli to tutaj, jak również specyfikacja garnuszka, która wygląda w ten sposób. No nie wiem, czemu znikł mi obraz i teraz ja tego obrazu chyba nie będę mógł, ale może to jest ważniejsze niż moja twarz, więc proszę. Ale zresztą można stop klatkę zrobić. No i tutaj profil zacierania pod garnek, kocioł automatyczny, może tak, pod kocioł automatyczny jest taki. O. Dobra, ja sobie tutaj postaram się, o, to tak mu wracać się można. To jestem. Ta-tam. No, dużo chmielu, drożdże, które, przed którymi drżałem, ale jak już usłyszycie w pierwszym odcinku, pozmieniamy trochę czas, miałem bardzo duże ała do tych drożdży. Aha, czyli jak klikam, to znikam. No dobra. Dlaczego tak jest, to nie wiem, skoro... Sorry, tu jeszcze sobie coś... Już wszystko na wierzchu i nie umieszcza. Dobra, więc do tematu. US West Coast Mangrove Jack M44. Wydaje mi się, że te drożdże nazywały się MJ44, ale teraz są M44. Wobec tego miałem nadzieję, że będzie lepiej, bo dwukrotnie na tych drożdżach się zawiodłem. Po raz pierwszy w warunkach domowych, kiedy ledwo wystartowały, a powinny spokojnie, na luzie, w brzeczce, w ogóle nie tak wysoko balingowej, litraż ok, wystartować. Zrobiły to na styk, na teście West Coasta, no i potem postanowiłem, to było x lat temu, wasze zdrowie, kabusia zawsze na propsie, że ok, ja to piwo zrobię,
w Toruniu, na dużych garach, dużych, na tysiączce. No i okazało się, że gdyby nie interwencje Mirka, to piwo by nie wyszło. Trzeba było od spodu dmuchać dwutlenkiem. No i to już było na styku właściwie startu fermentacji i wylania, ale okazało się, że ruszyło. Najpierw bardzo delikatnie, jedno plato zjadło, przestało, pół plato, aż w końcu tam zatrybiło i poszło. Właściwie tak samo zachowuje się ta brzeczka, która jest za mną, bo brzeczka była bardzo dobrze nachmielona dwoma kamieniami z Aquaela. Drożdże uwodnione w odpowiedniej temperaturze, w wodzie. Potem, żeby je rozruszać, przyznam się, dodałem tak pół łyżeczki brzeczki właśnie tej West Coastowej, ale jakoś to tak widzialnie zatrybiło. US-y to tak od razu jakby puchną, a te tak sobie zrobiło się mętnie, ale żadnej piany. I mówię, kurczę, pieczone, no ale dobrze, że mam US-05 w odwodzie, to w razie co będę miał. Pierwsza doba, nic. Po pierwszej dobie wziąłem ten balon szklany i zacząłem go tam mieszać. No i okazuje się, że ruszyło. Ruszyło dokładnie po 25 godzinach, czyli doba plus godzina. Teraz już normalnie fermentują, ale cały czas widzę, z tym, że przyznam się, że fermentują w niskiej temperaturze, w niskim zakresie, bo tam za tymi dźwiczkami jest około 15,5 stopnia Celsjusza. Brzeczki jest 25 litrów, na gęstość 12,5. No te drożdże są maksymalnie do 23, czyli litrów. Czyli jakieś wytłumaczenie jest, że podkładka lub ochron producencki jest, że te drożdże miały prawo mieć taki lak. Podejrzewam faktycznie, że gdyby było tej brzeczki 20 litrów, czyli o 5 litrów mniej, zresztą nie wiem, czy to ma do rzeczy właśnie tak naprawdę, ale może i by je szybciej ruszyły. Tak teraz sobie myślę, że chyba to nie ma nic do rzeczy. Więcej cukru do zagospodarowania. Ewentualnie nie dofermentuje tak. No, zobaczymy. Na razie bulka, objawy pięknej fermentacji po dwóch dobach, faza wysokich krążków. Wygląda dobrze. Słód. Pale Ale Clear Choice Extra, brytyjski słód. Ja tu spisałem 4 EBC, a tak naprawdę to jest od 2 do 5, więc zachowawczo wpisałem 4, bo z reguły w tych granicach marginesowych koloru słodu producent lokuje się w górnej granicy. Tak to z reguły jest. Zobaczymy. Piwo jest bardzo jasne. Właściwie jest ten sam kolor, który tutaj widzicie po swojej prawej. Chyba mam nadzieję, że to nie odwróci obrazu. Po mojej prawej stronie jest kufel, nonik. No i taki kolor właściwie tego piwa jest. Jest piękny. Dalej. Barley Flaked, czyli płatki jęczmienne 700 gramów, niesklejkowane z oprzełoma, najtańsze, poniżej 2 zł 700 gramów, to jest dobra cena. No i jeszcze od Wikinga, czyli dawny strzegon, bardziej polskie niż finlandzkie, słód dekstrynujący 200 gramów. No i leci chmiel, jak widzicie, na 20 minut. Amarillo Citra Simco po 15 gramów. Dalej mamy na 5 minut i tutaj nie jest na 5 minut, bo jest na 0, na wyłączenie palników dalej. Więc ja to poprawię, zniknę znowu. Więc ja to poprawię przy Was. 0, 0, myślałem, że tu będzie na flame out, ale nie ma. Dobra. 0, 0. Dobra, wracam. Automatyczny Whirlpool 85 stopni, 15 minut, ale dlaczego tu jest 10 minut? A, bo to było 10, sorry. Zawsze są jakieś poprawki. 10 minut, dobra, drożdże wiadomo, no i na cichą poleci, znowu po jest, widzicie? Nie chcę Was wprowadzać w błąd. Mógłbym właściwie przemilczeć, ale nie. To nie na tym kanale. Dałem po 15 gramów. 15, 15, 15. Dobra. Będzie spadać śmigło w związku z tym, co mnie nie cieszy. Ale tak było. Więc na 10 minut na Whirlpool po 15 gramów i w związku z tym tutaj po 30 gramów poleci. A teraz się zgadza przynajmniej to, co wziąłem.
Teraz mi tutaj poleci jeszcze na zimno, jeszcze raz, Trójca Święta Amarillo Citra Cinco. Moim zdaniem świetna, jeżeli nie najlepsza kompozycja chmielowa w piwach w stylach amerykańskich. Styl Speciality IPA. No właśnie, była 14, a wyszło, same błędy tutaj Holendry, a wyszło 12,5 tak naprawdę. Więc trzeba będzie to oznaczyć jako 12,5, czyli tyle słodu idzie na 12,5 plato. Z tym, że na moje usprawiedliwienie, to tutaj zamiast 20 mógłbym wpisać 25, i jestem ciekawy co będzie, bo tyle wyszło. No widzicie, nawet więcej wyszło. Dobra, czyli wpiszemy... no nie, no 12,5 plato wyszło, to 23. Dobra, niech będzie 23, bo to zależy kto jak wysłodzi. Myśmy trochę jeszcze tam mieli czas na to, żeby tam poleciało, ale ja was... A, tak, 23 litry, bo jeszcze była kiszona cytryna i w tym słoiku z kiszonej cytryny wlałem jeszcze sok, prawda, jajcarzu? Więc dlatego wyszło to 20... Tam niecałe 25 litrów, to by się wszystko zgadzało. Garnek dwulitrowy, słoik dwulitrowy. Tam się trochę tych cytryn rozkrojonych na czwórki zmieściło. Na 2 miesiące sobie się kisiły. Czyli to jest właściwa teraz, sorry, to jest właściwy przepis na to, co zadziało się w niedzielę. Czyli 12,5, mamy 12,3, ale wyszło 12,5. Szacunkowo goryczka, trzeba w to wierzyć, 70 IBU. Kolor bardzo niski, jak widzicie, na granicy stylu 7,9. Bardzo lubię jasne, blade, zmętnione piwa chmielowe. Wysoko goryczkowe, wytrawne. No i alkohol 5,7, no to jest fajnie. Dobra, znikam. Starte drożdży, trochę pusto, więc się pojawia. Starte drożdży, no... co my tu mamy? No dobra, załóżmy, one nie są z listopada na pewno. Załóżmy, że październik byłby bliższy. Dobra, co my tu mamy? Ileż potrzebnych drożdży? 212 bilionów, ale. Czy my tutaj mamy rehydryzację? No i to jest to, o czym mówię, prawda? Program proponuje właściwie półtorej paczki, a ja dałem jedną. No może dlatego jest ten lak. No nie chcę tutaj jakby siać fermentu. Czemu przy sucharach nie ma ani startera? Przecież ja robiłem starter na przykład, nie? To ciekawe. Dobra, nie widzę. Profilowanie wody, tutaj nic się nie zadziało, chociaż była. Było profilowanie wody, bo był dodany kwas fosforowy w stężeniu 75% i był dodany chlorki 1 ml do wody do wysładzenia i do brzeczki i gips piłowarski 5 gramów do kotła i do wody do wysładzania do warnika. Czyli no chciałem po prostu zrównoważyć to uderzenie chmielowe, bo jak widzieliście, sporo tego chmielu z tą taką podstawą słodową, żeby to się jakoś tam fajnie równoważyło i do tego jeszcze dowaliłem dużej ilości kiszonej cytryny, która niebiańsko pachnie. Mała uwaga, ten miąższ wyrzuciłem do śmieci, a same skórki gotowały się w kotle. Żadna tajemnica, 65 stopni, godzina, mash out 10 minut, tak jak powinno być, wysładzanie i co? No i gotowanie, godzinę czasu, chmielenie od 20 minuty. Poszła dawka pierwsza chmielu, do tego od 20 minuty poszły cytryny, a od 10 minuty włożyłem chłodnicę, żeby się wysterylizowała, piwo do schłodzenia, whirlpool, schłodzenie, zaszczepienie drożdżami, napowietrzenie i do schowka. No i działa. Dobra, no ja myślę, że nie będę przedłużał, to tyle moi drodzy, piwo, właściwie wszystkie swoje uwagi wypowiedziałem. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu, może w piątek, nie, dobra, w piątek nie, ale w niedzielę, o, umówmy się na niedzielę, w niedzielę pierwszy odcinek zważenia West Coasta. W tej chwili pracujemy nad tym z Centrum Piwowarstwa, żeby pojawił się w sklepie kolejny zestaw poprzedniego ważenia, czyli Imperial IPA. Wyszło przednie, zresztą posłuchajcie jajcarza, żeby nie było, że ja tutaj swoje chwalę. Jak jest źle, to mówię, że jest źle. Tutaj bardzo zadowolony jestem z tego, co wyszło
przypomnę, 20 Plato. Tutaj mamy 12,5, typowy West Coast, właśnie ja się spojrzę, bo tak mówię, że typowy West Coast, ale mamy od 12,4 margines stylu, 12,5, myślę, że to jest wszystko ok, dużo tego piwa, za dużo. Mam nadzieję, że tam będzie 5 litrów osadu i będzie 20 litrów, to będą dwie butelki albo cztery butelki, tak dokładnie, i Keck Cornelius. O, to było bosko. Sam jestem ciekawy, ile będzie osadu, bo sporo kiszonych cytryn, sporo tego soku takiego zmętnionego, słonego, ale też bardzo cytrynowego. Piękny aromat. W ogóle polecam kiszone cytryny do czegokolwiek. Z pewnością poznacie moc. Ewentualne pytania proszę pod filmem. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Dziękuję.